O kurde! O kurde! O kurde! O kurde, widzowie! Ależ było w branie! O kurde! Ło! Co? To jest życiowa! O, koi! Jest! Mam koi! Ja nie wiem! Ja. Może Wojtkowi się uda zobaczyć, co to za ryba. Co to kurde jest? Koi? Chyba nie. Jakie piękny! O kurde, co? Nie gad... Trzeci koi! Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj gruby odcinek. Dzisiaj naprawdę gruby odcinek. Wyprawa urodzinowa. Tak, moja wyprawa urodzinowa. Lecimy na łowisko, na którym byliśmy ostatnio z Wojtkiem. Zobaczycie później, jakie to jest łowisko. Pokażę wam, jak zapakowaliśmy auto, bo jest naprawdę masa rzeczy. Widzicie, naprawdę sporo rzeczy w aucie. Ja już jestem uszykowany, jest godzina, nie mam przy sobie telefonu, ale jest godzina koło 6, ja wstałem koło 5. No i wszystko mniej więcej mamy przygotowane, tylko musimy wejść na stację, do Biedronki i do Wędkarskiego. I będziemy lecieć na staw Oleśnikowa Dolina. Bardziej łowisko niż staw, no ale tak. Na wyprawę lecę ja z Wojtkiem. Początkowo miała być wyprawa z moją dziewczyną, ale niestety dziewczyna się schorowała niestety i po jak wyszło. Ale cóż, w zamian mamy Wojtka i lecimy z Wojtkiem. Mam nadzieję, że wyprawa się uda. Cel, duże ryby, naprawdę ogromne ryby. Cała torba zakupów. Wojtek też się odkupił. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już nad stawami. Dzwonimy do właściciela. Proszę czekać. No słuchajcie, sprzętu trochę mamy. Musimy to wszystko załadować do tych dwóch wózków. Chyba na dwa razy będziemy jechali tymi... Możliwe. Wózkami czy taczkami, chyba taczki. O, dobra, bierzemy się za rozkładanie. Słuchajcie, jesteśmy już po konsultacji z właścicielem. Wszystko opłacone. I zobaczcie na to. Mamy stanowisko numer 15 z domkiem. To pierwsza rzecz. A druga... Mamy łódkę zanętową. Także już bardziej profesjonalnie. Łódka kosztuje około 5000, a wynajęliśmy ją na dobę i zapłaciliśmy 80 zł plus 200 kaucji. Także nie najgorzej. Mam nadzieję, że jej nie zepsuje, ale nic. Trzeba rozkładać sprzęt. Słuchajcie, jest tak gorąco, że to jest hit. Mamy masę sprzętu. Rozkładamy się i zaraz do was wracamy. Dobra, patrzcie. Rozkładanie rozkładaniem, ale tutaj mamy takie fajne urządzenie, które daje nam prąd w domku i tutaj to urządzenie jest na monety, więc rzucam jedną monetę, kredyt 5 zł, dziękujemy, miłego użytkowania. O, i mamy 2,5 kW i to musimy zużyć. Ja teraz będę sobie ładował telefon, dlatego wrzuciłem, ale ogólnie na noc jakby co to wrzucamy sobie tutaj pieniążki, będziemy mieli światło tutaj i światło w domku i będzie super. O, co to jest? Danielu, z okazji twoich 21 urodzin mam dla ciebie dar. Dziękuję bardzo. Ciekawe, co to jest. Zaraz zobaczymy. FL, czy to jest moja ulubiona karpiówka? Nikt się tego nie spodziewał. Kurczę, super. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie rozkładamy sprzęt, a ja sobie kupiłem w sklepie wędkarskim takie fajne, śmieszne po prostu akcesoria do robienia karpiowych zestawów, także dzisiaj sobie to przetestuję. Mam sporo tych rurek i myślę, że je też wykorzystam. Jakieś tutaj krętliki i tak dalej, i tak dalej. Będę testował wędkę od Wojtka, zaraz rozkładam i będziemy mieli 3 karpióweczki. Ja 3, Wojtek 3, łącznie 6. I tak działamy. Dobra, słuchajcie widzowie, mam tutaj takie fajne gotowe ziarna już ugotowane, do nęcenia są już gotowe, przeznaczone głównie do nęcenia i do zakładania na wos. Ja będę sobie nęcił tym i będę brał stąd orzecha tygrysiego, bo ostatnio z Wojtkiem tutaj na orzecha tygrysiego fajnie połapaliśmy na jego kanale. No i coś takiego teraz sobie wrzucę do pudełeczka. Jest strasznie gorąco widzowie, masakra, no, jakoś damy radę. Jak widzicie, mamy różne nasiona, pszenica, konopia, kukurydza, orzech tygrysi, różne, różne naprawdę. I to całe mam zużyć dzisiaj na wyprawie, dlatego... O. Stary, nie zużywaj tego na ryby, ja to zjem. Ale sztos, słuchajcie, to będzie to, zobaczycie, że ta mieszanka da mi ładne ryby. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, pierwsza mieszanka gotowa, będą jeszcze z 3-4 mieszanki, także lecimy dalej. Wojtek już tutaj rozrabia powoli zanętę.
Będziemy tutaj rozrabiać miks owocowy. Dawaj to. Słuchajcie, trochę tego rozrobimy. Wojtek zajmie się wcięciem kul. Na dwójki czy na czwórki? Na wszystko. Okej. Ja zajmę się teraz sypywaniem zanęty Carp Amour Raffish. Fajna zanęta, która mi się stosuje na moich wodach. Cała. Dodatkowo metod mix do koszyczka Raffish. Cały. Mix do pewała słodki. Taki owocowy. Kulek nie widzę. I takie miksy słodkie dwa wrzucę. Tu mamy drugi. I to będzie słodka zanęta. O, pięknie. Trzeba tylko kulę jeszcze porobić, dodać wody. Będzie git. Ogólnie kulki, jakie będziemy dodawać, to jest truskawka Raffish i cytrus. Cytrus, bardzo fajna kulka, moja ulubiona. Ostatnio karasia na nią złowiłem. Wow, dobra. Trochę dodamy całej kul. Jeszcze trochę jest kokosa i wanilii, bo mi z poprzedniej wyprawy zostało. No, także naprawdę miks fajny, trochę truskawki i resztę Wojtek pokroi, a ja zajmę się rozrabianiem peletu Skretting. Dobra, słuchajcie, ja tutaj zaczynam rozrabiać pelet Skretting. Będę go dodawał do mieszanki ziaren, które mam. I do tej mieszanki właśnie będę dodawał ten Skretting. Rozrobię go jak na razie niedużo, zobaczymy ile mi zostanie. Czy w ogóle mi zostanie, jeżeli nie, no to rozrobię więcej. Coś takiego, zaleję to wodą i odczekam z 20 minut i będzie dobry. Coś takiego, lecę rozrabiać to i to będzie sobie czekać i zaczniemy rozrabiać kolejny jeszcze miks. Czyli... Kolejny? Tak, kolejny, czyli śmierdziucha. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy kolejną mieszankę i dodajemy tak, miks śmierdziel do pewała. Zanęty śmierdziela będzie mniej niż owocowej. Dodaję połowę opakowania szprotka Halibut. Jeszcze sobie pokroję te kulki. Albo wiecie co, dodaję wszystko, co ja się będę. Ziup, moje urodziny, trzeba korzystać. No i uwaga, tutaj mam linkaraś. Dokładnie. Ale biorę ją tylko dlatego, że ma ciemny kolor, a nie miałem już zanęty rybnej. Dlatego dodajemy ją sobie. Może nie... Nie będzie idealne jak do tego, ale zalejemy to sobie takim fajnym dipem, który jest o aromacie drobiu i mielonki, również od Raffisha. Wszystko zalewamy. O. Fajnie śmierdzi. Jeszcze jeden mam dip. O, też drób mielonka. O, pięknie. No i teraz dodam wody i pokażę wam już jak będzie gotowe. Wojtek się tu już zajął owocową mieszanką i ja tutaj dolewam dipy. I słuchajcie, pierwszym dipem będzie miód. Na owocowo lecimy. Odkręć to, bo nie dam rady jedną ręką. Czekaj, muszę umyć. A wszystko chcesz? Potem odkręć. Ja sobie to wleję, tylko odkręć. O! Ziuuu! Wygląda jak jakiś olej. Teraz truskawkę mi odkręć. Truskawka deep. Ziuuu! Pięknie. No i coś takiego teraz Wojtek wymiesza i będziemy mieli owocową zanętę. Tutaj patrzcie, jest zanęta śmierdziuch. Trochę daje linem karasiem, ale głównie śmierdziucha tutaj poleciałem. Fajnie daje śmierdząco i fajnie daje jeszcze taki aromat tego lina karasia, tej zanęty. Tutaj mam rozrobiony już pelet Skretting, namoczony fajnie. Może nie widać do końca, ale już fajnie się klei. I go na razie nie będę mieszał z ziarnami, które tutaj mam przygotowane. Ze względu takiego, że po prostu w wódce zanętowej później będę to wszystko mieszał, łączył i tak dalej. A jak na razie zacznę rozkładać już sprzęt do końca, wiecie, robić zestawy i tak dalej. Dobra, słuchajcie, przygotowujemy wędki do zarzucania.
Na pierwszy zestaw idzie orzech tygrysi z tej mieszanki. Taki orzech tygrysi zakładam sobie na włos i będę zarzucał. Na początku zrobię tą wędkę, później będę robił inne i będę wam po kolei pokazywał co na co. Dobra, bierzemy łódkę. Mamy wszystko, teraz musimy tutaj zestaw włożyć i przysypać zanętą, żeby wszystko fajnie się ułożyło. Ja to zrobię i pokażę wam efekt końcowy. O, dobra, słuchajcie, pokaż ile tutaj zanęt jest. Ogólnie tutaj dałem bardziej śmierdziucha, dałem trochę skretinga i dałem, słuchajcie, ziaren. I teraz będę wodował tą łódkę. Opa. Wow. Ale koks. Dobra, słuchajcie. Ona już odpływa sama. Lecimy teraz z tym. Tylko żebyś nie stracił kontroli gdzieś tam daleko. Płynie. Płynie, dobra. Kurczyka, mogę go otworzyć. Pierwsza z łódki korzystam, także beka. Uch, kurde, myślałem, że branie. Dobra, wyłączę to na... O, dobra. I słuchajcie, mniej więcej pod tą wyspę będę wywoził zestaw. Stary, tam są moje miejsca. No i zobaczymy. No to mogę wywieźć trochę tam koło. Tak, gdzieś. Jak śmiga. O, ryba już się pusnęła. No i słuchajcie, tam teraz wypuszczam zestaw do wody. No i wraca. No i pięknie. Misja udana. Misja udana. Jeszcze 5 wędek. Nie no, elegancko. Będę wam pokazywał po kolei każdy zestaw, jaki będziemy wywozić. No i myślę, że będzie git. Dobra, a więc drugi zestaw leci na ciężarek 80-gramowy. Na taki zestawik. I słuchajcie, na włos leci orzech tygrysi zadipowany w truskawce. Słuchajcie, teraz zrobiłem w truskawce. Na poprzedniej wyprawie tutaj był w miodzie. Zobaczymy, jak w truskawce się spisze. Taki test. Dobra, słuchajcie, Wojtek teraz będzie nasypywał sobie zanęty. Na jesiotra. Na jesiotra. Śmierdziucha daje na haku orzech tygrysi. Mi się na orzech tygrysi ostatnio udało złowić tutaj jesiotra na Wojtka kanale. Mhm. Także zobaczymy. Może i tym razem na orzecha tygrysiego się połakomią. A jeżeli nie, no to karpik. Stary, zużyłem całą, sorry. Co? Nie. Tak, no. Dobra, już całą. Nie! No ale dla mnie to co? Dla ciebie będzie... Tu masz. Dobra. No i Wojtek, całą zanętę. Katastrofa. Oj. Trochę ciężko tu jest, nie powiem. Daniel, marynarz. Tak, zaraz będę... Żeby się nic nie poplątało. No i tam ja chcę pod tamto drzewo. Pod to? No, ale trochę tak dalej, żeby tam się nie zaplątało, jakby coś walnęło. Dobra, to kiedy stop? O, ryba już się pusnęła. No. Tak na wprost, jak płynę? No tak, gdzieś tam. To mów, kiedy stop? Stop! No i zawrotka. No i zestaw położony. Jest! I teraz płynę do siebie. No teraz twój, później mój, później twój, później mój. No. I tak działamy. Dobra, słuchajcie, kolejny zestaw przygotowuję. Tutaj jest ten orzech tygrysi zatipowany w truskawce. Rzuciłem tutaj sporo nasion. Konopia, kukurydzę, pszenica i orzech. No i teraz dodaję kule zrobione z zanęty owocowej. Zanęty owocowej. Tak działamy. O, zrobię kilka kul i zaraz wywozimy. O stary, ty tego nie wymieszałeś całego. Wymieszałem. Dobra. Budujemy łódeczkę. Oczywiście bezpiecznie, żeby jej się nic nie stało. Jakie ty drifty robisz? Bokiem lecisz. Proste, pa. Dobra, słuchajcie, teraz robimy zestaw dla Wojtka. Wojtek już sobie szykuje zestawik. Wsypuj, wsypuj. Wojtek leci na kuleczkę cytrus.
No i ogólnie dzisiaj wszyscy karpiówki. Nikt z nas nie używa żadnego fiderka, nic. Każdy zna karpiówki leci. Dobra. Dobra, słuchaj, stary, bo ja jeszcze mam jedną owocową. Co ja też ty? Mam jeszcze jedną owocową. Nie ma takiego grania. Chłopco mi wszystkie zanęty złoży. Co ja będę mówił? Przecież ty też wszystkie złożyłeś. Czego? Złożyłeś ty wszystkie, ja ani nawet jeden nie wziąłem. Dobra, wywoź Daniel to marynarzu, a nie mi tutaj gadaj. Jasna sprawa. O, o. Dobra. Dobra, wszystko działa. Pięknie, elegancko. Karpióweczka FL. Daniel ma dwie takie, ja mam jedną. Dzisiaj Daniel taką ode mnie na urodziny dostał. Dokładnie tak. Widzicie, warto być moim kolegą. Ale Daniel w sumie w zeszłym roku na urodziny też mi taką dał. Widzicie, moim kolegą też warto być. No tam. Tam, no na ten taki koniec. Na końcówkę tej wyspy, a następna będzie tam. Czyli na końcówkę tej wyspy. No. Ale wicher stary. No masakra. Czuję się jak na morzu. Ale przynajmniej nie jest tak gorąco przy tym wiatrze. No, dzięki Bogu. Bo... Masakra była. No i akcja udana. Dobra, słuchajcie, ja zaczynam trzecią wędkę już tutaj przygotowywać. I na trzecią wędkę poleci cytrus. Cytrus, moja ulubiona kuleczka rafiszowa, bo już mi tam wypadła jedna. I na tego cytrusika sobie rzucę jedną wędkę i będę nęcił owocową zanętą. Tak. Słuchajcie, już miałem lekkie branie tutaj na tej karpióweczce środkowej, na której jest orzech tygrysi zalipowany w truskawce. Ale było lekkie szarpnięcie, więc albo ryba przepłynęła przez szyłkę, albo po prostu się bawiła przynętą. No ale cóż, trzeci zestaw mój leci na cytrusika. Tutaj widzicie, już mam wszystko wrzucone. Mam tutaj skreting, pelecik, mam owocową zanętę i mam no ogólnie te nasiona. Kukurydza, pszenica, konopia i orzech tygrysi. Zanęty się kończą, ale musimy to jakoś zrobić dzisiaj. Cel życiówka. Dobra, działa. I wodujemy. Naprawdę ciężka jest ta łódka. No ale jakoś damy radę. Płyniemy w siną dal, patrzcie to. Muszę sobie kiedyś kupić taką łódeczkę zanętową. Kupujemy. Super sprawa. Kurde, Daniel. A, to się nie włączyło. Cytrusa kładę tam, gdzie kiedyś kładłem cytrusa. Na Wojtka filmie. Jakieś tam brania były, jedno potężne było, pamiętam. Liczę, że dzisiaj powtórzy to potężne branie. Dobra, Wojtek sobie tutaj dipuje ostatni zestaw. I Wojtek, ostatni zestaw będzie na kuleczkę truskawkę rafisz. No i owocowe wsypuje Wojtek wszystko. No, później będziemy mniej nęcić. Głównym celem jest to, żeby zanęcić na początku dobrze, grubo, a później już donęcać mało. Bo po prostu te ryby wejdą w zanęty i będą tam siedziały. Tak będzie. Tak będzie. Ale słuchajcie, wieje potężnie. W sumie fajnie, bo nie czuć tego gorąca. No. Ale jakoś damy radę. No i prosto jeść tam pod praktycznie samą tą wyspę. Bo tam ładne ryby siedzą. I tyle. No dobrze, to mów mi kiedy stop. Ja myślę, że poczekaj. No jeszcze trochę. No dobra, może być. Ja zawijam. Zawijamy do portu. Zawijamy do portu, a Wojtek musisz naciągnąć zestaw. Ładnie. Pierwsze Pięknie. Używanie łódeczki w życiu. Zaliczone. O kurde! O kurde! O kurde! Muszę na hama, bo... Popuszczaj jej! Wiesz, tam są drzewa. Dobra, chyba idzie. Ona jest przy samej wyspie. Ona jest centralnie przy wyspie. Wojtek ma jakiegoś potwora na kiju. Ale rola, story, widziałeś to? Widziałem. Ja myślałem, że to tobie. Puściła. Nie. Zerwała cały zestaw. Co? No nie, no nie wierzę. Może gdzieś się zaplątała. Ja, ale taki gigant był. Na cytrusa chyba.
siedzi. Słuchajcie, u Wojtka kolejna ryba, pewnie leszcz, czy nie? No, raczej tak. Na orzechaty grysiego. Ale nie jakiś najmniejszy. Tak. Ty, ładny leszcz. No, ale tak mi szkoda tej dużej ryby, naprawdę. Dobra, słuchajcie. Wzięliśmy ze sobą podbierak w razie co fiderowy, dlatego użyję go teraz, bo na leszcze to tylko taki podbierak. Ten leszcz to takie pocieszenie. Ale już sobie lepiej ustawiłem hamulec, już następnym razem się nie zerwie. Taki ładny leszczyk. Urodzinowy leszcz. Urodzinowy, ale czemu dla ciebie? Nie no, ty możesz takie łapać, ja czekam na życiówę. No ja bym miał, kurde, chyba jakąś życiówę, jakbym wyholował tą rybę. Na orzecha ty grysiego. Sprawuje się ten orzeszek. O, taki piękny leszczyk. No, nie jakiś piękny, no ale większy niż te mniejsze takie. Lepszy niż nic. Chodka. Słuchajcie, Wojtka idzie ryba. Ja zdążyłem wywieźć mu zestaw. O kurde. Ale Wojtka idzie piękna ryba. 5 plus. Ona, jak za domek wejdzie. Kurde, kto wymyślił, żeby te domki tutaj kłaść? Ona mi przednie zestaw po ten domek. Dobra, ja biorę podbierak. To pomogę Wojtkowi. Słuchajcie, jest już blisko. Karp. To będzie 7 pewnie. No. Nie, mniejszy. Kurde, a tak walczy. Mniejszy będzie, no. Ale ładny jest. Ale karpik w końcu. Szczerze wolałbym amura albo jakiegoś, nie wiem. Jesiotra. O kurde, ale właśnie. O, jak się wędka gnie. Kurde, nie. Pa. Ta wędka jest świetna. Chlupię się pod domkiem. Stary, czemu ja na moim odcinku tak nie łapałem? Tylko dopiero u ciebie. O, jeszcze. Nie, no co to jest? Nie, no nie jest mały, jest fajny. Czekaj, nie mogę go jeszcze podebrać, musi przy powierzchni być. Nie, boi się. Ty patrz, on się boi podbieraka, jak ruszam podbierakiem, to on odpływa. Musisz wpłynąć podbierak. No właśnie widzę, mały, ale waleczny. W sensie nie jest jakiś malutki, ale jest waleczny bardzo. No ja go nie mogę nic z nim zrobić. Nie no, raz przeszedł. Także nie ma dramatu. Ale jak go wyciągniemy, to już przejdzie 50 tysięcy. O, Wojtek z drugą rybą już na koncie. To jest taki mały karpik, on ma 3-4 kilo. Jest w siatce. Okej, zobaczymy. Kurde, mały. Nawet go nie będziemy ważyć. Czwórka, trójka. Kurde, jaki on jest mały. O co chodzi? Przecież on walczył jak kurde jakiś bysior. O! Pa! Która to? Ta, środkowa. To środkowa. Stary leszczyk ci chyba bierze. Chyba tak. Dobra, zajmijmy się twoim karpiem, później to zatniemy. To jest na tego, na orzechy to grysiego. Kurde, jakie brania są, a jest godzina 11, nie powinno tak być. Ale będę miał montowania, Wojtek. No. Żeby tylko ryby dopisały. No, jest całkiem nieźle. Jak na razie dopisują. Ale jak teraz tak biorą, to co dopiero będzie w nocy? Kurde. Nie będziemy spali. No. A ja dzisiaj 2 godziny spałem, to ja kurde... A ja 3 albo 4. Ale zapięte o 2 wargi. Dosłownie tak spontanicznie wyszło. No, bo ja, ludzie, ja wczoraj o 1:00 w nocy dowiedziałem się, że jedziemy dzisiaj na nockę. Tak, bo planowałem z moją dziewczyną, ale dziewczyna się rozchorowała, no i niestety nie mogłem jej zabrać. Nie mogłem ryzykować jej zdrowia po prostu, no. A patrzcie, Wojtek tu takie piękne okazy łowi. No do pięknego okazu to jeszcze mu trochę brakuje. Ale właśnie, że ryba. O, podasz, odhaczasz? Pierwszy karpik Wojtka. Takie 3-4 kilo. O. Nawet może 3, no. Ale waleczny bardzo, było dużo zabawy. To najważniejsze. No, dobra, lecimy z nim do wody. Oczywiście karp w siatkę, żeby nie upadł, bo tutaj wszędzie jest beton. Do tego BHP. No. O, karpik. I przerwa. Gratulacje! No, 2 ryby już. Słuchajcie, dobra, chwilę przerwy mamy tutaj mniej więcej ogarnięte. Siedzenia ogarnięte, wszystko ogarnięte. Tutaj jest syf, ale no to nie zwracajcie uwagi. My sobie jemy, pijemy i tak dalej. Regenerujemy siły i czekamy na jakieś brania. Ale rola. Słuchajcie, była rola. Nie zdążyłem nagrać, ale coś idzie. Ale dopiero ci brało na tej. Tak, dosłownie 2 brania naraz.
Dwa brania były. Jest twoja pierwsza ryba. Żebym ją tylko wyciągnął. Ale nie jest to raczej nic. No, nie jest jakaś ogromna. Ja coś tam ciągnę. Taki jak mój pewnie. A na co? Na orzeszka tygrysiego zadipowanego w miodzie. Na truskawce. No, w truskawce. Pomyliło mi się. Ty, bo ono w twoje pójdzie. O, kurde. Płetwą wali. Czucie jakby puszczała normalnie. Wyłącz sygnalizator. No wyłącz. Może tam wędkę wciągnąć, może na tydzień po. Słuchajcie, ta ryba idzie tu. O chuj. Podniosę ją do góry, to wtedy może. Czemu się nie wyłączyło? No, podnieś. O. Jej, co to jest amur? O kurde. Uuu, to się dopiero zacznie zabawa przy brzegu. Słuchajcie. Czekaj, gdzie mam to położyć? Poczekaj, ja przejdę. Ależ amurek ładny. Z piątkę, szóstkę będzie miał. Nie walnij się teraz, chłopie. Uważaj, bo to jest ostry kawałek. Jest! Łohoho! Dobrze. O, no to Daniel połapał. O kurde, jaka torpeda. O, dobra, ja ją obleję. Miała trochę wody. Stary, 5-6 kilo na pewno. Musimy zważyć. Będziemy ważyć amura, później się odejmie tą siatę. Tak. Ale ona pewnie koło kilograma. Koło kilograma waży, nie będziemy jej ważyć. Nie ma sensu, chyba że to będzie jakaś życiówka, to wtedy zważę jeszcze siatę. Dobra, mów ile. 7600, czyli no tak, nie. Szóstka. Ponad 6,5. No, ale piękna ryba, gościu. Zazdro. To jest jeden z większych amurów, które złowiłem. No. Taki ładny amurek. Ponad 6 kilo. Fajna torpeda. Ale waleczny, no. Zobaczycie zaraz, jaki mokry jest. Piękna ryba. Piękna. Daniel szczęśliwy. Zaczęło się czarowanie jakimiś magiami, które będą ci ryby brały. Ładujemy w siatę rybę i leci do wody. Ładny amurek. Przyprowadź mamusię. O kurde, ja boję się, jaka mamusia będzie. Ale ciepła woda jest strasznie. No. O, poszedł. Widzowie, Wojtek ma branie, no niesamowite. A taka długa przerwa była. No mówiłem ci, chłopie, że siedzi, a ty mówisz nie, wiatr. A tu leszczyk jest. O, takie maleństwo, daj, ja go wyciągnę tutaj. Tu, nie tam. Dobra, kolejna Wojtka ryba, ja jak na razie z jedną, Wojtek z trzema. Hoppa. Płynął. Widzowie! To było największe branie, jakie w życiu widziałem. Ja wkładam do wody łódkę. I ja to mam wybranie u Wojtka, dosłownie. Czekaj, bo mi. O Jezus. Ej, gościu. O ja. Dobra, ciągnij tego potwora. Chyba jak on pociągnął i co mi się w kołowrotku stało. O mamo, żeby ci się nie splątała żyłka, bo nie wyciągnie szyby. No właśnie. Dobra, ja lecę po kamerę główną. Podbieramy tego bydlaka. Ciągnij to. Czekaj, dobra, bo nie... idzie. Dobra, super. Odplątane. Tak, idzie. I teraz czekamy na rybę, kurde, dobrze. To było najmocniejsze branie, jakie w życiu widziałem. Ale dosłownie Wojtkowi cały kołowrotek splątało. No, takie to było mocne pociągnięcie, taka torpeda. Ale myślę, że ryba nie jakaś wielka. Nie no, trochę gnieki. No bo to jest bardzo giętki, to jest moja ulubiona wędka. O stary, to nie wiem, czy to nie wchodzi za domek, bo ja nie widzę żył. Ale chyba nie. Muszę ciągnąć to na chama, bo jak wejdzie za nie, domek... Nie, na chama nie ciągnij. Ale to się, no nie tak na chama, ale jak wejdzie za domek, to koniec. To koniec zabawy wtedy. U, Saza! To jest ten koi! Sazan koi, nie wierzę. Co jest? O kurde. Chłop koi rybę wyciągnął. Jaka piękna! O kurde. O chłopie, wiesz jakie zdjęcie będzie? O kurde. Jaka ładna ryba. Nie wiedziałem, że tu są koi. Ale piękna ryba! O, dawaj. Czekaj! Jest, mamy to!
koi ryba pierwsza, koi. Pierwszy mój karp, znaczy na swoim stawie łowiłem, ale normalnie to największy, największa moja ryba koi. Największa ryba koi, którą widzimy na ziemi. Na komercji ani na PZW nigdy nie złowiliśmy koi. Nigdy. No. Ooo. Co? Ale ja... Dobra, dawaj, ho, ho, ho. Patrzcie tą rybę, jaka śliczna. Ja... Wojtek, to jest twoja złota rybka. Proszę o... Nie, dobra, o nic nie proszę. Tu już wystarczy mi ta ryba. Gdzie jest haczyk? Sama się już chyba odpiła w podbieraku. O gościu. Ależ piękna ryba. Ale śliczna. O, jest dopiero 13 godzina. Ja nie mogę, słuchajcie. Największa moja ryba koi w życiu. Piękny. Piękny. Stary, ale byś miał film. Przepiękny. O, dobra. Piękny, zdjęcie zrobione. O kurde. Wojtka na Instagramie będzie. No, ja. Ale śliczna ryba. No czwórkę ma. Czwórkę ma. Ładny. Dobra, nawet nie będziemy go ważyć, bo nie, w sumie... Nie, nie ma sensu. No, nie jest duży, ale ładny wygląd bardzo. Dobra, ja tam rybę pewnie mam. Wojtek, wypuszczaj tego pięknego karpia koi. Ale piękna ryba, no! Dobra, jak na razie widzowie jest przerwa. Ja sobie tu jakieś żarcie wziąłem i będziemy sobie chillować w domku. Patrzcie, jakiego fajnego rekina w ogóle dostałem od dziewczyny. Mega! Super jest. Będę na nim spał. To jest bolen. To jest rekin. Łódka! Wojtek! Wojtek! Gdzie masz pilota? Ja pierdzie. Coś z tą łódką. Bo ona ci płynie ze stawy. Ja jej nie poprowadzę. O stary, wpłyniesz mi... Szybko zawracaj tutaj. Weź spuść ten zestaw tutaj. Jeszcze raz zrobimy. Czekaj. O kurde, ale akcja. Chyba, że mi zawiedziesz zestaw. Czekaj, trzymaj tą łódkę. Łódkę, 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 trzymaj. Masz ją? Wyłączam pilota. Nie no, słuchajcie. Hit. Hit roku. Wyłączyłem. Dobra. Zostawi ją, bo i tak jak odpłynie, to ją złapiemy wędką. Dobra. Chyba. O hit roku. Ja tu jakiegoś wieloryba ciągnę. Ale o włos biło, żeby się coś zepsuło. Po no. Bo tak mi wędkę zaczęło ciągnąć. Ale dlaczego ona sama zaczęła jechać? No bo ty złapałeś i przełożyłeś ten, pewnie, górną wajchę. Idzie moja prawdopodobnie druga ryba, jeżeli wyholuję. Wojtek tu już z pięć złowił. A ja tylko te duże wyciągam. O kurde, oż. To będzie chyba amur, wiecie? Możliwe, bardzo. I to może większy. Jak drugiego amura walniesz, to ładny. Już jest przy brzegu. Nie widzę. A może jesiot? Nie wiem. Szum? Co? Nie. Na orzecha wszystko bierze. Na orzecha wszystko bierze. Ale maluch. Nie no, serio. Tak walczył. Myślałem, że to będzie jakiś amur. No ale dobra, ryba. Drugi gatunek ryby. Może w podwyciu. Ja drugi najwyższy w życiu. Możliwe. No dobra, słuchajcie. Jest tu Daniela druga ryba. Ale on jakiś taki biały od góry, śmieszny. Jakiś taki albinos. No nie do końca, ale... O, ale mokre. No i jest, na orzecha. Jest na orzech po prostu. Na orzecha zwykłego. Taka fajna, nieduża rybka, ale cieszy. Dobra, lecimy z nią do wody, nie ma co pozować z takim. Dobra, wypuszczamy suma. Potwór rzeczny. Szedł. Gratuluję drugiej ryby. Dziękuję. Ale rola, ale rola! O chłopie! Ale ryba! Ale rybsko idzie, ale rybsko idzie! O! Co? Ale to mi się teraz brania zabrać. Ale rybsko idzie, przeszły ryby w moją... O kurde! Zwijaj, zwijaj! Ale to jest długie! Czuję te płetwy. Ty, jak to dziwnie chodzi! Ty widzisz to?
Jak ona śmiesznie chodzi, ta ryba. Widzę, że to jest coś dużego. Moja ręka też to widzi. Ale na pewno to był ten karp, sam wyskoczył. Nie, raczej nie, bo byś poczuł, że wyskakuje. No właśnie wtedy był luz. Nie wiem. Zobaczymy, czy to karp, czy nie. O. Puściła! Na kółwrotek uważaj, bo nie... O kurde! Miałeś taką samą rolę, jak ja miałem. Ale słuchajcie... Czekaj, poprądzić się zaraz. Daniel zwijał normalnie żyłkę z tej wędki, to puściła mu ryba. Czekaj, zwinę ci to, bo tam nie... Ja zwijałem żyłkę z tamtej wędki, bo puściła mi ryba niestety. A to nagle jeszcze mocniejsza rola. Kurde. Aj, no szkoda mi strasznie, że tam nie było ryby. Nie udało się wyciągnąć. Ale od razu tutaj dostajesz ten, nagrodę. Tylko żeby teraz to nie puściło, to już będzie... Dobra, z tą się będę bawił. Ale to była jeszcze mocniejsza rola teraz. Nie, tamta była najmocniejsza. Aj, no to nie będzie taka sama ryba. No cóż. Dobra, jeśli... Za błędy się płaci niestety. Za dużo... Za mocno ciągnąłem tamtą rybę, bo nie chciałem po prostu, żeby żyłka mi się skończyła. No, jakby ci skończyła się żyłka, no to i tak by się zerwała. Trzeba wybrać mniejsze zło. No ale to też może być słabne już. No nie jest zło. Nie, dzisiaj masz pecha do tych większych ryb. Bez kitu. Ile już? 4, 3. 3. Ale nie tylko ja, ty też. No ja tylko. O stary! Żyłka mi pęknie pod kołowrotkiem. Co pod kołowrotkiem? Albo i nie? Nie wiem, tak zachrząpało dziwnie. O chłopie, ja mam pomiędzy twoimi dwoma wiątkami to. O kurde, no nie gadaj. Karp. Mały. Na płetwie ma takie czerwienie. O kurde, jeszcze podgrafka. No cóż, na pocieszenie dostałem takiego małego karpika. Niestety, bywa i tak w wędkarstwie, że... No, szczepiają naprawdę. Się te największe. Dzisiaj dużo nam się strasznie szczepiło dużych. A fajny ma ten tył ogona taki. No, taki maluszek. Nie za duża ryba, ale fajna. No, ale strasznie waleczne są bardzo. No, ale szkoda, że tej wcześniejszej ryby nie wyciągnąłem. No, mega. Żałuję. Nigdy już nie będę na hama ciągnął. Nie ma takiej opcji. Ty! Ty! Branie masz, branie masz! Idzie coś? Nie wiem, chyba nie. Ej, o co chodzi? Nie, idzie chyba coś. Ty, coś idzie chyba. No nie, co to było? Nie wiem. Kurde, Daniel, ale ty masz normalnie 3 ryby, wszystkie wędki masz ściągnięte. No ale nie mam największej, to co to? Leszcze. No nie, jeszcze taka menda mała. No nie, taki mały ten jest chyba. Nie no, nie najgorszy. Kurde, ale Daniel teraz normalnie na każdą wędkę teraz coś miał przed chwilą. Ej, ładny. Ej, ładny leszczyk, ładny, fajny. Taki ładny. No. Taki fajny. Poszła jedna i teraz zajmiemy się tą lepszą. Ale walczy. Walczy. O, poszła. Dobra, no przynajmniej dwie ryby wyciągnąłeś. No jest ile? 4, 5, 4? Ale mi chodzi, ile ty masz ryb? Ja nie pamiętam, no z 5 może. 2 karpie i 3 leszcze chyba. No to ja jeszcze jedna ryba i remisuję. No. No to są chyba żarty? Leszcza mam. A taka rola była, jakim cudem leś taką rolę zrobił? Oj. Zakładam tutaj na jesiotra. Zestaw. Ze szprotką. Ale leszczyk ładny. Ładny leszczyk. Hop. Dobra widzowie, słuchajcie mnie. Zmieniam sobie wędkę i zarzucam na jesiotro. Ze względu takiego, że po prostu na jednej wędce skończyła mi się żyłka, mam bardzo mało
i daleko rzucić nie mogę. Ale siotry są znane z tego, że biorą pod brzegiem. To dosłownie pod brzegiem. Także przygotuję sobie zestaw. Hop, cyk. Jedna kulka, szprotka, halibut na hak. O, i coś takiego. Oczywiście zanęto do łódki. I wywiozę sobie. Siedzi! O kurde! Jest! Wreszcie! Proszę nie... O kurde, stary, to może być ładna ryba. O stary! O stary! To jest ładna ryba. No proszę nie puść, ona chyba jest w jakichś krzakach. Co to jest? Czuję jej płetwy. Ona wali płetwami. O kurde, puściła? Nie, nie, nie. Płynie w moją stronę. Jaka akcja? Jaka porąbana akcja? O kurde, ja tutaj mam... Hamulec mam... Muszę hamulec, muszę się z nią pobawić trochę. Ja chcę się z nią pobawić, ja nie chcę tego stracić. Stary, on to wibruje, wędka mi wibruje teraz od tej ryby. Wibracje? No. O kurde, ej, co to jest? Ja nie wiem, co tu miałem chyba. Co ja tu miałem? Cytrusa. Chyba cytrusa. O, dobra, ona jest tam. Nie wiem, czy ci nie przejdzie wędek. Bardzo specyficzny rodzaj walki. Tak jakby ciągnie, ale nie ciągnie. O, stary, ona może przejść przez swoje wędki. Nie. No, ale to dołem idzie. Ale nie chcę jej bardzo na chama ciągnąć. Gdzie to jest? No na dołem idzie, ale jest już tu! Kurde, ona tam wchodzi jakieś kraki. Bo ona jest przy tamtych drzewach jakichś. Ta, wyszła. Wyszła. Muszę podciągnąć, bo jak wejdzie w krzaki, to mogę ją stracić. A ona idzie lekko. O, jest tutaj, blisko jest. Karp? Karp chyba. Stary chyba karpik. Ale jakiś taki dziwny. To ona chyba nie jest duża. Nie jest duża, ale ładny karpik sadzon. Nie jest duży. No nie jest duży, ale sadzon. No ładny, ładny, bardzo ładny. Jest wreszcie ryba, kurde. Trzeba przyznać. Jest! Mamy to! Nie no, powiem wam, że jakoś dużo kilo nie ma, ale no. Jest ładny. Ładny, bardzo ładny. Dobra, taki piękny sazan. No, fajny. Bardzo ładny. Te ryby tutaj takie są silne strasznie w ogóle. No, mega małe, a silne. No, ale to jest akurat fajny karpik. Ładny, ładny. No, dobra. Lecimy z wypuszczaniem, ale jeszcze musimy go odkazić. Pięknie. Wojtek z karpikiem już. No. O kurde. A myślałem, że już się zaczyna moja niemożność do złowienia ryby, a tu ryba. Więc się cieszę. Fajne te ryby są na tej oleśnikowej dolinie, naprawdę. Fajne. Dobra. Ludzie, mój zestaw na jesiotra działa, patrz na to. Jaki jesiotr. Ja nie mogę. Życiuwa, dawaj ma to miarkę. Jak on to chciał zjeść niby? Jak to jest większe od jego głowy. Głupi kurde szczupak. Jest Wojtek z rybą. Hell yeah! O kurde, ona chce w te krzaki tam uciec. To jest kurde solidna ryba jakaś chyba. Ta wyszła. Dobra, jak odciągnę ją tutaj, to będzie moja. Jesteśmy dalej na żywo, niestety padła mi bateria. Kurde, karpik mały. I Wojtek no. Widział już, że to jest karp. To mały, więc kurde, ja nie wiem, naprawdę te ryby tutaj walczą jak jakieś giganty, a to są malutkie karpiki. Ty, on nie jest taki mały. Stary, nie. No ja nie. Waleczne są. No. To bardzo. Masz, żeby naładować kamerę, coś? Mam baterie dodatkowe. Są tak waleczne ryby, że kurde no. O kurczę, on jest za podbierakiem. Dobra, mamy to. Kolejny karpik u Wojtka na koncie na cytrusa. O nie! Jestem cały mokry.
odkażasz do ran ryb się przydał. Kamera jest trochę pochlepana przez tą rybę, ale rybka piękna. No, z walki można było wywnioskować, że 20 razy większy. Dobra, Wojtek leci skarpiem. Zmykaj z tego łowiska i przyprowadź tutaj normalnego karpia. A, do podbieraka go wypuściłem. Przyprowadź dużego karpia. No, popłynął. Jest i u mnie na wędce ryba. Ja mam coś niedużego, więc zapewne leszczyk. Więc raczej Daniel mi nie będzie potrzebny. Jak to nie? O kurde, chłopi już przyszedł. Mały? Mały. Chociaż no taki nie mały. Już wróciłeś ze sklepu? Nie byłem, za daleko jest. Jest i Wojtek z leszczykiem. No coś, leszczyk nie współpracuje. Nie najmniejszy przynajmniej. Nie najmniejszy, ale najśluzowastszy. Pa, opuszcza. Leszcz. Siedzi. Nie, nie leszcz. Nie leszcz, chłopie. Nie leszcz. O kurde, jak jurydnie, co to jest? Ale oplułem się cały aż. To chyba nie jest w krzakach, a może jest. Ale jakie leciutkie branie było, a ryba kurde z kosmosu. Kurde, co to wojna? Zaraz ją odzyskam, tą rybę. Jestem ciekawy, co to jest, że takie lekkie branie, a taka ryba. Mam nadzieję, że odzyskam. Dobra, słuchajcie, Wojtkowi niestety ryba w zielsko weszła. No, ale za to udało mi się odzyskać zestaw. No. Tylko, że szkoda, że bez haczyka. Ostatni przypon mi został. Takie życie. Tu chodź, tu. I tu Wojtka kolejna ryba. Kolejna rola, kolejna ryba i kolejna ryba w krzakach. Dobra, ta jeszcze nie, ale zaraz wyjdzie za domek, bo ona jest... O, jak ciągnie. Pa, 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 pa. Widzisz tam... Gdzie? Za tą wieżą. A, to tam krzaki są chyba. Dosłownie co druga ryba wchodzi w ziele, jak nie częściej, naprawdę. No, naprawdę, to jest tak ciężko, bo jednej już przez to nie wyholowałem. Danielowi też się coś tam poszczepiało. Niestety, tak. Jedna ryba tylko nie była przez haszczy, tylko przez mój błąd. No ale cóż. O, 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 wyszła, wyszła, wyszła. Teraz muszę szybko ją ciągnąć, bo na znowu ona będzie wchodziła. Ale próbuję, co to za uparta ryba? Te ryby są tutaj chyba wycwanione i one cały czas w to zielsko walą. Nie wiem, jak mi się zerwie zestaw, to ja już więcej nie mam normalnie tych przyponów dobrych. Walone kraczory. Ty, ale nie popuszcza jej. Ta siedzi, no. Siedzi. Kurde, no jak ona, co ona tam robi? Amury mają taką pasję, żeby uciekać w krzaki. Weź tam, idź z drugiej strony domku i ją przegoń, może się wystraszy i ucieknie. Daniel, co amura, kurde, wywalonego pół metra. O kurde, nie zmieści mi się, nie zmieści mi się! Weź normalnie. Daniel jakiegoś wielkiego amura, kurde, gdzieś w dwie minuty podciągnął, a ja będę karpik. Chłopie, fajnie się tutaj. Dawaj, bo jest leciutko za pięknie. Stary, bo ja wpadnę zaraz. Trudno, dawaj, jest. Mamy to! No dobra, mamy karpika. Największy jest na koncie. Tak, największy z dzisiejszych raczej. Tak, koło 5-6 kilo, nie, 6 może nie. Ale walka była kurde jak jakiś sum, 20 kg. Nie będziemy go w sumie ważyć, nie ma co. Lecimy z wypuszczaniem karpika. No gdybym na swoim odcinku łowił tak, to by było fajnie. Widzisz, ty łowisz? A ja nie łowię, ja łowię tylko karpia jednego i amura. A z kolei ładnego. Ty łowiłeś na moim odcinku. No. Czyli jak ten kto nagrywa, ten nie łowi. Znaczy w sumie ty łowiłeś coś tam fajnego. O kurde, co to jest za dziwny podbierak. O. Poszedł. Poszedł, dobra. Nie.
Nie gadajcie. Znowu leszcz. Jak w nocy będą mnie takie budzić, takie o, to ja pójdę spać. Nie będę wstawał. Bo to jest aż śmieszne, że takie coś bierze mi na orzecha. O, odhaczony taki kurdupel. Wody leci teraz. Jakbym przyszedł na fiderka, to bym się z niego cieszył, ale jako już przyszedłem na karpiówki, to się z niego nie cieszę. Dobra, słuchajcie, no wyprawa jest super, no. No kurde, to mi się podoba. Jest bardzo fajnie, mimo że mojej urodziny nie połowiłem za dużo, ale złowiłem... Jeszcze nocka przed nami. Jeszcze nocka przed nami, to trzeba zaznaczyć, ale złowiłem ładnego amura i jestem zadowolony, słuchajcie. Złowiłem amura, karpik się trafił, parę leszczyków, ja nie narzekam, naprawdę nie narzekam. Ale liczę na to, że coś ładnego walnie w nocy, dlatego oszczędzam teraz zanętę, bo mam jej, uwaga, uwaga, tyle. No i będę robił PV-ki sobie w nocy, wywoził łódką zanętową z PV-ką, żeby idealnie przy zestawie to było i żeby zwiększyło mi to szanse na rybę. A ja idę się wyszczać. Dokładnie. Słuchajcie, tutaj ja mam takie preparaty, dziewczyna mi dała, zadbała o moje bezpieczeństwo. Muga najsilniejsza i muga na ukąszenia. No i słuchajcie, Wojtek chciał, to go poksikamy. Dobra. Żeby mnie nie wypaliło. Kurde, ała! No a można na oczy to stosować? No chyba ci głowa boli. Dobra, muga na Wojtku, zaraz ja się popsikam. No i czas ogarniać zestawy do nocy. Patrzcie, pięknie. Pięknie. Ależ branie. O chłopie. Wojtka akurat nie ma. A takie branie. Niestety hol lekko siłowy jak na razie będzie. Później oczywiście, jak będę miał więcej żyłki tutaj na kołowrotku, powoli będę odpuszczał, żeby mogła się ryba wyszaleć. Żeby mogła się wyszaleć, bo jest to ładniejsza lekko ryba. Ładny odjazd zrobiła. To jest na kulkę szprotka, rafisz. Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Zaraz się przekonamy co to jest. Raczej ryba nieduża. Chcę zobaczyć co to jest. Karp. Ale poczciok walczy. Czy wy to widzicie? Jakie one są dzikie. Karpik, ładny. Nie duży, ale ładny. Totalny agresor. Jeszcze dostanie trochę wody i będzie po nim. Właśnie tak. Mam go. Na wędkę, która była 5, max 10 metrów od brzegu. Nie jestem w stanie określić, no ale była niedaleko. Ja tutaj przychodzę z ważnych spraw, a tutaj widzę, że Daniel ma karpika na macie. Jest taki nieduży karpiczek, dwójeczka, trójeczka, coś takiego. Lecę z nim do wody od razu, tylko jeszcze odkażę mu ranę. Ale walka była piękna, ładną walkę mi dał. Pięknie. Kolejna ryba. Na szprotę. Ale nie mam już żyłki. Nie wiem, czy dam radę ją wyholować siłowo. Ależ płynie. Walczę porządnie, naprawdę. No słuchajcie, znowu na szprotkę. Wędka, która była kilka metrów ode mnie. Max 10. Coraz bardziej zaczyna wierzyć w to, że ta ryba gdzieś się tam zerwała na dużo. To może być mała ryba. No właśnie. Ja przestaję już żałować. No. Powoli. Bo to mogła być naprawdę mała ryba. Opa. Dobra, jeszcze szybko, bo szybko go odkażę. Tutaj miał już jakąś, nie wiem, jak, no po prostu był na haku już. Także tutaj też odkażę. Cyk.
cyk, cyk, pięknie. I prezentacja bohatera. Ale długi, patrz! Chudy, no. A długi. On ma dosłownie czwórkę. I jest długi, nawet nie a chudy. Nie mniej przypadkiem. Możliwe. 3,5 może. Trójka, czwórka. Ale jest długi. No. Dobra, wypuszczamy go. Nie ma co męczyć ryby. Ładny, ładny. No nie, do podbieraka wpływa. Opa. O kurde, widzowie. Ależ było w branie. Ależ ta ryba wskoczyła. Ależ piękny dzień na rybach. No. Ciągle coś się dzieje. Ale to jest tak, albo tobie biorą cały czas, albo mi biorą cały czas. Na zmianę. No. Opata, o co się spoczyło. Się... Ja tu już zaczynam chyba zestawy wywozić na karpie. Większe. Bo widzę, że pluskają się ładne. A, fajny trening. Ja tam lubię sobie poćwiczyć na tych małych. Dobra, weź podbierak i idź tam. Ależ walczą te karpie małe. Słuchajcie, te karpie mają po 3-4 kilo. A normalnie dzień tu to jest jakbyście tydzień na siłowni siedzieli. Naprawdę. O kurde. Ło! Co? Wojtek, podbieraj go! Jest! Co ty jest? Co? Ja myślałem, że ty co? Co tu się stało? Przecież on ma zlichę! U gościu! Idź mi stąd! O co chodzi? Co to jest za bydle? Ej, nie! Nie! Ja myślałem, że to jakiś malutki 3 kilo. Ej, ja go na chama ciągnąłem, bo myślałem, że to jest ryba 3-4 kilo. No, słuchajcie, pozory mylą. Story! Co to kurde jest? Trzymaj ich tą rybę. Jo, ale on jest big! Dobra, stary, idź do tyłu. Ja nie wiem, czy ty nie, kurde, nie ty. Bierz wędkę. Nie wiem, czy to jest jakaś piętnastka. To jest życiowa. To jest życiowa. Widzisz to? To jest jak piłka. Nie, ja nie dowierzam. Jaki kapiszon! Ja do tej pory nie dowierzam, co się stało. On walczył tak samo jak te malutkie wszystkie. On tak samo walczył. To jest niemożliwe. Hol tego trwał, nie wiem, 5 minut? No. I to tylko, my nie widzieliśmy, to tylko po prostu przy brzegu, przy samym brzegu, przy samym podbieraku nagle widzimy, kurde, taki bydlak wychodzi. Co się dzieje? Proszę, żeby to miało plus 15. To gościu na pewno będzie miało. Masa się rozkłada, bardzo się rozkłada. To jest większe niż moja życiuwa. No, to jest na pewno większe niż 12 kilo. No, słuchajcie. To nie wiem, czy to nie jest większe niż, kurde, moja życiuwa. O kurde. Po takiego karpia tu przyjechałeś. O, stary, jest ciężko. Ważymy, ale stary, na pewno to jest 15 albo 14. Bo no, to wygląda na większe niż moja życiówka, więc chyba pobiłeś i mnie też. Stary. O kurde, to by już nocki normalnie nie potrzebujemy. Nocka to się dopiero zaczyna, Wojtek. Czekaj. 14,90. Dobra, no to w takim razie... 14,90, a nie 14,900? No 14,90, czyli prawie 15. Ale odjąć ten podbierak. Wywalimy podbierak. To jak go wtedy? W sensie podbierak chcę wyjąć i podbierak zważyć. To jest 900. 940 pokazuje, czyli 14 poczekaj. Równo chyba. Zaraz jeszcze raz zważymy. 14,900 ponad. Czyli odjąć podbierak to 14. To identycznie jak moja. Jeszcze przypadkowo poprułem sobie. Stary, jaka było. Ryba, nie no. Okej, życiuwa wraca do wody.
Dobra, popłynie już. Odpływa. Odpłynął. Jest. Dobra, słuchajcie. Ta wyprawa jest po prostu świetna. Ryb mamy tyle, że no po prostu ryb mamy sporo. Tego karpia totalnie się nie spodziewałem. No ale super, mam 14 na koncie, moja nowa życiuwa. No i słuchajcie, zaraz zaczynamy nockę, już powoli się ściemnia. Ja tutaj wywożę sobie jeden zestaw do wody. To jest zestaw na cytrusa. Tutaj mamy, jak widzicie, mało już tej zanęty. No ale mam nadzieję, że na noc mi starczy. Ja woduję łódkę mniej więcej, śleją gdzieś tam i jeszcze jedną, która będzie właśnie gdzieś tam. I zaczynamy w sumie nockę powoli. Słuchajcie, znowu było uderzenie na szprotce. Nie no, ta szprotka dzisiaj naprawdę robi robotę. Nie no, teraz cię ryby Daniel lubią, a mnie już teraz nie lubią. No bo noc się zaczęła, a ja żyję nocą. I idzie coś powoli. Myślę, że mały bardziej by walczył. To może być lekko większa, ewentualnie no mały, który nie walczy. Ale tutaj się takie nie zdarzają. Nie wydaje się być wielką rybą, no ale... Tamta też się nie wydawała. Tamta tak samo się nie wydawała, także no zobaczymy. Ty, czy mi się wydaje, czy to jest kurde koi? Koi? Nie wiem, tak mi się wydawało. Ale to jest chyba sazon, stary. Ale go tutaj trzeba podebrać i musisz tędy go wypić. Albo jak to ten, to ściągnę wędkę. Oś! Koi! Jest! Jest! Mam koi! Ja nie wiem! Ja. Druga ryba koi! Ja nie mogę, nie, no Daniel, co ty robisz? Słuchajcie. Ojejku. Koi. Drugi koi na wyprawie. Niesamowite. Piękna, złota rybka. No kurde, co ty robisz? Naprawdę śliczna. Największa moja złota rybka, jaką kiedykolwiek złowiłem. Karp koi. Piękny, piękny, po prostu piękny. No i to jest prezent na urodziny. No właśnie, Daniel ma urodziny, to mu sprzyja. Legendarny złoty karp. Wow. Łódkę bierz, bo nam odpłynie. O kurde, widzowie, znowu szprota. To jest coś mniejszego chyba. Słuchajcie, no, łódką wymyśliłem Wojtkowi zestaw. No i kolejna rola. Kurde, Daniel, co się dzieje? To jest już chyba piąty karp z rzędu. No zobaczymy, czy karp. Ty! To jest koi chyba. Czerwony? No nie gadajcie. To jest koi. Czerwony! O kurde. O kurde, stary, jak to jest ładny karp. Dobra, łapiesz ją. Łapiesz łódkę. O, nie wiem, gdzie ta żyłka jest. Chyba pomiędzy Wojtkiem znowu. Po środku. Jaki karp. Ale kolejny piękny koi. O, idzie kolejna ryba. Ja tu mam jakąś rybkę na... Kurde, nie. Orzecha. Nie, to jest cytrus. Wojtek, na wędkę od ciebie. Serio? To... Ej, Wojtek, jak to walczy? Nie widzę kompletnie, co to jest. Muszę zaraz założyć tą lampkę na głowę. Może Wojtkowi się uda zobaczyć, co to za ryba. Co to kurde jest? Koi? Chyba nie. Jakie piękny! Co to kurde? Nie gadaj. Trzeci z rzędu. Trzeci koi! Ale duży! Jest. Wow! Trzeci z rzędu. Nie, stary, ja wyjeżdżam z tego. Słuchajcie, taki piękny karpik koi, ale zaraz pokażę wam ładniejszego. Lecę z nim do wody. Uff, i tyle, nie będzie żadnej fotki, bo już jeden karp koi był, a będzie jeszcze lepszy. Piękny
karp koi. Poszedł? Ale to jest nic w porównaniu do tego, co leży kurde tutaj. Ależ ogromny. Wiesz, ile by kosztował tak, jakbyś chciał sobie go dostawu kupić? Z 10 koła. Ja pierdzielę. To jest co? Chyba taka najpiękniejsza ryba, która może pływać w polskich wodach. Ja! O! Kurde, ale piękny! Ja nie mogę. Wszystko ależ jest poplątane. Piękny. To są jakieś nagrody na urodziny, kurde. Ależ piękny. Bo muszę tak, żeby nie zasłaniać cieniem. A ja byłem dumny z tego. Ale on jest przepiękny. Najpiękniejsza ryba, jaką kiedykolwiek złowiłem, naprawdę. No kurde. Ja najpiękniejsza ryba, jaką w życiu na żywo widziałem. Ależ piękna. Odkażę ją i wypuszczamy. Ależ piękna. Nie będę ważył, szkoda. Szkoda ryby, żeby ją ważyć. Około 6 kilo. O, myślę, że więcej. Około 6-8. No. Dobra, lecę z nią do wody. Ja nie wiedziałem, że tu takie ryby są. O, ja też nie. Słuchajcie, mamy kolejnego karpia. Daniel, ten staw i noc to jest jedność. I też jest ładny. No. Moskity. No ja takiego nie złowiłem. Na tej wyprawie. Ej kurde, bez kitu. Dycha jakaś. W wodzie się wydawał wiele mniejszy. No. Może dycha to nie, może tak 8. Pokażę wam, ile razy ta ryba była na haku. Mnóstwo. Rozwalony pysk totalnie. Silna bestia. Dobra, wszystko ma odkażę. Dobra. Waleczna bestia. Na kiju też była ostro waleczna. Niestety jest ciemno, żeby wam to pokazać. Ale na macie wylądował kolejny piękny karp. Zaraz go zważymy. No i myślę, że koło dychy ma. Ale naprawdę waleczne to są te karpie jak nigdzie. Naprawdę. 10,60. 10,60. No to odjąć ten to 9. No 9,50. Nie, niecałe 10, no 9,5. No to ładnie. Serio, ty to powinieneś tutaj tylko na nocki przyjeżdżać i byś łapał takie ryby. Ten tym razem na urodzinową wędkę od Wojtka. No coś się przydało, coś związane to ze mną. I słuchajcie, na cytrus. Ładny, ładny na cytrus. Kolejna piłka. Dobra, słuchajcie, Wojtek ma pierwszą rybę nocy. Moja pierwsza ryba w nocy z tego stawu i zgadnijcie co tutaj. Jeszczyk, świecę. Na kulkę szprotka halibut. Tobie wzięły trzy karpie koi z rzędu, a mi bierze jeszcze. Gdzie tu sprawiedliwość na tym świecie? Stary, jaka woda jest ciepła, zobacz sobie. No ja to wiem. Leszczyk, taki. Leszczyk. Stary, a taka woda ciepła, no ma naprawdę na tak więcej mówi stopni niż powietrze. No to na pewno. To jest jakiś leżdż gigant chyba. Słuchajcie, u Wojtka jest ryba kolejna. U mnie jest leżdż gigant. Wojtek się rozkręca. Co mi się z tym kółowrotkiem stało, słyszałeś jakiś motor. Weź poświeć. O. Weź poświeć tutaj, masz tam latarkę? Bo to jest chyba jakiś leżdż gigant. To jest chyba jakiś karpik, dawaj tutaj ze światełkiem. Czekaj, bo ja światełko próbuję na głowę założyć. I nie udaje mi się. A ja chcę zobaczyć, co to jest za ryba, bo jestem bardzo tego ciekawy. Nie, co to w ogóle jest. Ale stary, granie było leszczowe, bo się opuszczał swinger po prostu. Kurde, nic nie widzę. No gdzie to jest? Przecież ja zarzuciłem to chyba metr od brzegu. O, to jest... Ta? To jest... Śledź? Czy...
Szprotka. Szprotka, dobra. Ale ładnie, kurde, jedzie. To jest tam? Co? Ej, to jest daleko. Co się dzieje? Nie mogę go ruszyć teraz. Ej, co jest? On w coś wlazł chyba. Ty, tu, czy tu na całym stawie są porozkładane jakieś drzewa wszędzie? Ach, tutaj sumik Wojtka. Jaki ciepły, dotknij go sobie. Jaki cieplutki. Słuchajcie, ja wskakuję może do tej wody, pójdę spać tam. Tam jest cieplej niż tu. Ej, to jest pewnie moja życiówka suma, mi się wydaje. Możemy go zmierzyć, na tę miarę. No dobra. Dobra, jest sum u Wojtka w nocy. Kulka, szprotka, halibut. Kulka, szprotka, halibut, trafisz. Dobra, lecimy na miarkę z nim i zobaczymy ile ma. Dobra, dawaj go tam od ogonka, ogonek od zera. Czyli miejmy, że to jest moja życiówka, suma. Niecałe 60. 50... Co to jest? Ty pąs. 56, 57. Prawie 57, się... Ale patrz. O kurwa, o kurde, ale 75! No, fajny, fajny. I do wody. Ale ciepła woda. Ale fajnie. No, wreszcie coś zaczęło się u mnie w nocy. Szedł. Godzina po północy, Wojtek ciągnie rybę. No, cztery brania i trzecie wykorzystane. Mamy tutaj, ale maluszek. No maluszek, ale, życiówka i pierwszy sieć. Kulka, szprot, halibut. Dokładnie tak. Killer dzisiaj. No. Ja się cieszę. Czekaj, odpiąć ten papier. Albo, wiesz co. Waleczny jest. No. Przy brzegu tak zaczął szaleć w pewnym momencie. Jest pierwszy jesiotr w życiu. Śpimy sobie, a tu nagle rola. Ależ waleczny, waleczny bardzo. Jest jesiotr. Tego dzisiaj nie było. No, jesiotr naprawdę fajna ryba. Fajna rybka. Dobra, mierzymy jesiotra. 67, dobra, to życiówka. 67 cm, pierwszy jesiotr w życiu. Znaczy, na swoim stawie łowiłem jesiotry, ale to taki oficjalnie pierwszy, bo mój staw tam się nie liczy. Szedł. Jest git, jest fajnie. Nie widać za bardzo nic, ale Wojtek złowił karpia. O, jaki karpiszon. O, stary. O, jeden z największych w życiu. Myślisz, że dycha? Może dziewiątka jakoś. I tu się tak szamoczę. Chudy, ale długi. O. Ładny. O kurde, prosto do oka, o. No stary, ładny karpik. Ładna stulka. To już czwarty gatunek u mnie w nocy. No to pokażę ile mam mniej więcej. Ja zaraz zrobię mu fotkę i lecimy. Ale taki ruchliwy. Czekaj, bo wygląda jak inna ryba. Długi, blady. No. Ale fajny. Fajny. O, dobra, lecimy z karpiem do wody. Jaki piękny karpik. No, no i to jest prawdziwa nocka. Coś się dzieje. Każdy z rybą. Każdy się podoba. Każdy ma na koncie fajne rybki. No. Ale taka rola była tego karpika. O, dobra, popłynął. Dobra, słuchajcie, Wojtka, kolejna ryba. Która jest? Chyba trzecia. Ja nie wiem, czy ja śpię, czy nie.
jesiotr, ale ten to ładnie. Dobra, kolejny jesiotr. Kulka, szprotka. Trzecia nad ranem. Bardzo, bardzo ładny. No, około metra będzie miał. No, ponad metr. Cała kołyska ma 1,20 m. To wątpię, że miał więcej niż metr, ale zobaczymy, zmierzymy go. Wychodź, kurde, dziób mu wszedł tutaj i ogon mu wszedł tam. No, bardziej go nie wyjmę. Jeszcze mu tam ogon jest. Piękny, piękny. Szybka fota i będziemy go mierzyć. Szybka. O, szedł. Dobra, ale czekaj, na oko. Tak, no w metr, na pewno metr. Metra, no. No. Dobra, fajnie. Dobra, więc słuchajcie, mamy poranek. Jesteśmy totalnie zaspani. Wojtych to zmarznięty. No i musimy się powoli pakować. Musimy się powoli pakować, bo o 6 musimy wyjść z miejsca. Jak ci się, Wojtek, nocy podobało? No, świetnie. Dużo gatunków. Dużo się działo. To najważniejsze. Dobra, idziemy to wszystko posprzątać. Jak posprzątamy to wszystko, to jeszcze chwilę z wami pogadamy. A ja jestem zaspany, masakra. Dobra, widzimy się, jak już to wszystko będzie posprzątane. Dobra, słuchajcie. Wszystko już mamy spakowane, wyczyszczone, wszystko jest. Tam jest nasze stanowisko numer 15, które musimy niestety już opuścić. Jak ci się podobało? Było super. Dokładnie, było naprawdę mega. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, bo mi wyprawa ogromnie. Chyba najlepsza wyprawa wędkarska, jaka dotychczas była. No ale już niestety muszę się z wami żegnać, bo jedziemy do domu. Wbijajcie koniecznie na mojego Instagrama, tutaj macie nazwę, oraz na kanał i Instagrama tego oto pana, macie oczywiście w opisie. A my już się z wami żegnamy. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.